Metody odchudzania braci rodzeń to są prawdziwi ludzie z prawdziwymi historiami. Najczęściej są to historie zakończone happy endem. I dzisiaj poznacie historię Dariusza, bardzo ciekawa, inspirująca i pełna praktycznych wskazówek. Historia, która może zmienić życie niejednej osoby. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. Po wyjściu z wojska Dariusz pracował jako DJ, ktoś powiedział DJ, elektroakustyk. Cały czas był w trasie z takimi zespołami jak Vox. To wiązało się z potężnym stresem. Nienormowany czas pracy i duża odpowiedzialność, choćby przy takich wydarzeniach jak festiwale w Sopocie czy Opolu. Niewiele jest hoteli czy zajazdów w Polsce, wspomina Dariusz, w których bym nie spał lub nie jadł. Po każdym udanym koncercie trzeba było się nagrodzić. Nagrodzić. Pieczywko, ciasteczka i inne przekąski pochłaniałem jak odkurzacz. W wieku 30 kilku lat Dariusz nie czuł się dobrze. Coraz częściej był zmęczony, ale zrzucał to na nadwagę i przepracowanie. W końcu często też pracował w nocy. Kiedy został obdarzony całym pakietem chorób, cukrzyca typu 2, dna moczanowa, kamica nerkowa, rak tarczycy, uszkodzone achillesy, nadciśnienie tętnicze, nie potrafił sobie tego wytłumaczyć. Całe młodzieńcze życie był sportowcem, aktywny, szczupły. Natomiast w wieku 40 lat był 120-kilowym wrakiem człowieka, który musiał przyjmować 12 tabletek. Z jego zdrowiem było na tyle źle, że trafił do szpitala, gdzie usłyszał rozpoznanie cukrzyca typu drugiego. Razem z Lilą, żoną, rozpoczął walkę o swoje życie. Trzeba było przecież dostosować się do zaleceń żywieniowych, które otrzymali ze szpitala. Ruszaj się jak najczęściej, trzeba spalić nadmiar kalorii. No i przy okazji zerwać sobie jedno i drugie ścięgno. Wszystko, uszkodź sobie wszystko. Jedz 6 posiłków dziennie i pamiętaj o węglowodanach, to podstawa żywienia, no to jest Matrix. Trzecie, dieta ubogotłuszczowa, bo główną przyczyną otyłości są tłuste posiłki, czyli najlepsza droga do kamicy pęcherzyka żółciowego. Trzymałem się tych zaleceń przez 10 lat, a efekty były takie, że rozpoczynałem farmakoterapię od metforminy 500 mg na dobę, a skończyłem 3 razy dziennie po 1000 mg oraz 22 jednostkach insuliny długodziałającej. Wstrzykiwałem również insulinę krótkodziałającą, opowiada Dariusz. Mijały kolejne lata, a choroby Dariusza postępowały. Któregoś dnia w trakcie wizyty w poradni diabetologicznej Dariusz zdał sobie sprawę z tego, że nie ma dla niego nadziei. Dookoła w poczekalni widział mnóstwo osób na wózkach po amputacji kończyn, nieszczęśliwych. Był przekonany, że czeka go właśnie taki los. Cukrzyca była już z nim 30 lat. Lila wspomina tamten okres w życiu męża. Dariusz zamknął się w sobie, stracił jakiekolwiek zainteresowanie, odizolował się od całego świata. Bałam się o niego, byłam bezsilna, pozostało tylko czekać na najgorsze. Stało się jednak inaczej. Lila rozpoczęła poszukiwania. Chciała za wszelką cenę uratować męża. Im więcej pytań zadawała, tym bardziej przekonywała się, że zalecenia, jakie Dariusz dostał ze szpitala, są niewłaściwe. Przeszukując internet, trafiła na metodę odchudzania braci rodzeń, ale postanowiła najpierw wypróbować tę metodę na sobie. Bała się eksperymentować na mężu. Po kilku miesiącach, kiedy sama poczuła się zdecydowanie lepiej i schudła, postanowiła wtajemniczyć męża. No i każdy ma swoje początki, dostosowuje tą metodę do swojego życia. Początkowo skupili się na uzupełnieniu witaminy D oraz magnezu, a dla Dariusza bardzo ważna okazała się witamina B12. Nie powiedzieliśmy, że na końcu tego filmu dokładnie Wam powiemy, jakie dawki magnezu stosować na początku metody odchudzania braci rodzeń. B12, ponieważ przyjmował wiele lat metforminę. Wcześniej nie został poinformowany o tym, że każda osoba przyjmująca ten lek jest obarczona dużym ryzykiem niedoboru tej bardzo ważnej witaminy. Drugim etapem było oczyszczenie domu z węglowodanów. Są przecież główną przyczyną otyłości i chorób metabolicznych.
otworzyliśmy wszystkie półki, szuflady i zaczęliśmy bez sentymentów wyrzucać wszystkie słodycze, chrupeczki, makarony i ryże, wspomina. W kuchni Dariusza i Lili pojawiło się prawdziwe jedzenie. Mięso, które jest ważnym źródłem białka, jaja, sery, warzywa i ryby. Organizm od razu zaczął doceniać zmianę. Już po miesiącu kilogramy zaczęły lecieć, a lekarz stopniowo zmuszony był odstawiać kolejne leki. Jednocześnie Dariusz wprowadził kolejny punkt naszej metody, czyli ustalił 8-godzinne okienko żywieniowe, raz w tygodniu 24-godzinny post. Zaczął czuć coraz mniejszy głód i coraz więcej energii. Ze 120-kilowego schorowanego człowieka z 12 tabletkami branymi codziennie stał się Dariuszem, który waży 78 kilo. Konieczne było odstawienie insuliny i większości tabletek, a lekarz wykonujący USG potwierdził wycofanie z tłuszczenia wątroby. Obecnie przyjmuję tylko 1000 mg metforminy i mam przypuszczenia, że to tylko kwestia czasu, kiedy i ją odstawię po wizycie u lekarza, mówi Dariusz. To niesamowite, że chorowałem 30 lat i nie było dla mnie nadziei, a po 17 miesiącach jestem szczęśliwym człowiekiem z zupełnie inną perspektywą. Odzyskałem życie, wróciłem do pasji i chce mi się żyć, no bo można pięknie żyć. Można pięknie żyć, można też uderzyć w tego kciuka, który jest ważny dla nas, dla całej społeczności niezależnie myślącej, bo ten kciuk to są algorytmy. Komputery, które są tak nastawione, że im więcej walnięć w kciuka, tym ta informacja dojdzie do większej ilości osób, które mogą sobie wycofać cukrzycę. Za co dziękujemy, a ta historia była jak najbardziej historią prawdziwą, autentyczną i historią, która nie jest historią jedyną. Pomijając fakt, że 400 tysięcy Polaków co roku słyszy rozpoznanie cukrzycy typu 2 i prawdopodobnie większość z nich dostaje podobne zalecenia, a ich choroba postępuje zamiast wycofywać się, to jest jeszcze dużo do zrobienia i dużo my mamy zamiar zrobić po to, żeby każda z tych 400 tysięcy osób usłyszała przynajmniej jako jedną z opcji. Jako jedną z opcji, a najlepiej jako główną i jedyną opcję leczniczą, ograniczanie węglowodanów po to, żeby chorobę i inne choroby metaboliczne wycofać. Ciekawy jestem, czy znacie kogoś z cukrzycą. Napiszcie w komentarzu, że znacie i czy ta osoba stosuje styl niskowęglowodanowy. No ciekawy jestem, jaki procent osób chorych na cukrzycę stosuje te właściwe zalecenia. I na koniec, tak jak obiecaliśmy, bardzo często pytanie. Jak uzupełniać magnez? Słuchajcie, magnez przede wszystkim jest niezbędnym tym pierwiastkiem, niezbędnym elementem zdrowia metabolicznego. Nie dlatego, że po prostu, bo tak, tylko dlatego, że jest tym puzelkiem, który jest niezbędny do pracy hormonów, enzymów w procesie lipolizy, czyli spalania tkanki tłuszczowej. Jeżeli go nie będzie, zblokujecie się na dobre, ale też nie będziecie czuć się dobrze, nie będziecie się wysypiać, będziecie mieli obniżony nastrój. I w związku z tym, że to jest ta część praktycznej wskazówki, to praktycznie rzecz biorąc, zacznijcie uzupełniać magnez, najlepiej w formie cytrynianu magnezu i najlepiej taka optymalna i minimalna ilość, jaką każdy z nas powinien przyjmować dziennie, to 400 mg jonów. To jest ta część na opakowaniu napisana w tym magnezu. Pamiętajcie, załóżmy, macie cytrynian magnezu w opakowaniu, to w tym jest konkretna ilość miligramów magnezu i to o tą ilość magnezu chodzi. 400 mg to jest taka podstawa. Rozłóżcie tę dawkę na 3 dawki w ciągu dnia. Jeżeli macie objawy niedoboru magnezu, czyli na przykład migreny, czyli na przykład obniżenie nastroju, czyli na przykład drżenia mięśni, czyli na przykład nadciśnienie tętnicze, to nawet można brać maksymalną dawkę 1200. Pamiętajcie, magnez należy dzielić, czyli brać nie wszystko naraz, tylko w dawkach 2-3 razy na dobę, bo wtedy te mniejsze dawki lepiej i skuteczniej się wchłaniają. No to trzymajcie się. Można pięknie żyć. O, coś jebło? Aha. Dobra.